Radio Szczecin. Zawsze w poniedziałek na antenie Radia Szczecin magazyn komputerowy Trącić Myszką. Projekt pod patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. Radio Szczecin. www.myszka.org. Magazyn Trącić Myszką. Niektóre koncepcje internautów są bardzo interesujące. Cyfrowy odkurzacz z systemem Palseka, no to jest naprawdę chyba takie rozwiązanie, które by było przebojem na rynku. Nie wyobrażam sobie, co będzie w następnej kolejności. Może lodówka z Palsekamem albo coś jest jeszcze. Jest już lodówka. Lodówka już jest. Z telewizorem LCD, jest lodówka z dyktafonem, także jeśli chodzi o sprzęty kuchenne, to również tam wkracza cyfryzacja. Ja akurat miałem przyjemność być 2 tygodnie temu w Stanach, w Kalifornii, w hotelu, w łazience na przykład jest telewizor LCD. Ja się wcale nie dziwię, bo ja znam kogoś, kto sobie zamontował w łazience telewizor, tylko że moim zdaniem, przepraszam, nie chcę nikogo dotknąć, no ale to jest jakby taki trochę obłęd, no bo już nie przesadzajmy, w końcu nie będzie pomieszczenia w domu, gdzie nie będziemy mieli telewizora albo ściany, którą nie obwiesimy, chociaż rzeczywiście w niektórych sytuacjach w sypialni ludzie mają, czy... Ale w internecie pojawiły się jakiś czas temu również śmieszne zdjęcia, gdzie ktoś wycinał ścianę, gdzie wkładał taki 40, no może nie 40, ale 32-calowy telewizor CRT analogowy, gdzie z drugiej strony w sypialni na przykład mu on wychodził, a wydawało się, że jest to plazma albo co najmniej telewizor LCD. No śmiesznie to wygląda. To wiele lat temu widziałem zdjęcie właśnie telewizora Rubin, który został zainstalowany pomiędzy dwoma pokojami na rurze. I można go było oglądać albo w sypialni, albo w pokoju, który był salonem. Tylko wystarczyło go obrócić. To był taki telewizor obrotowy. Takie bardzo ciekawe rozwiązanie, powiedziałbym. Ale teraz już przestajemy żartować. Jeszcze raz pan Szymon, tak, pan Szymon przypomina pytanie dla telefonujących, bo cały czas nie ma poprawnej odpowiedzi, więc jestem trochę zaskoczony. Ja również, to znaczy padło bardzo dużo odpowiedzi, to znaczy no niestety nieprawidłowych. Wiedza jest jak najbardziej dosyć spora, to znaczy jest spora na scenie. Kubeczek i koszulka w takim razie czekają. Już czeka. Dołożymy coś za chwilę jeszcze. Tak, natomiast pytanie brzmiało, jaki kanał HD ma najlepszy bitrate? No i do tej pory nie padła żadna prawidłowa odpowiedź. No mam nadzieję, że za chwilę ktoś będzie zwycięzcą tych fantastycznych nagród. Natomiast pozwolę sobie przypomnieć tylko numer telefonu 91-423-0050. To jest numer do nas, do studia. Tylko prosimy dzwonić w czasie... Kiedy nie jesteśmy, bezpośrednio na antenie, bo trudno odbierać. Dokładnie. A my jesteśmy winni znowu kilka słów o tych dekoderach, z którymi niestety producenci czy dystrybutorzy treści trochę do ładu nie mogą dojść. Czy moglibyśmy, panie Szymonie, bo pan jest, zdaje się, biegły w tych wszystkich sprawach, dokonać zestawienia? Co one są w ogóle warte? Bo przeciętny człowiek to gubi się w tych wszystkich, szczególnie oglądając reklamy, prawda? To znaczy, pozwoliłem sobie tutaj przygotować takie krótkie zestawienie możliwie, można powiedzieć, najlepszych dekoderów, które są oferowane przez operatorów, czy to kablowych, czy satelitarnych.